No, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Przepraszam Was, że nie było odcinków przez ponad 2 tygodnie, ale no, ciężki okres w szkole, wystawianie ocen, ale do środy mają być u mnie wystawione oceny, więc od środy powinny być filmy regularnie. Ale dzisiaj zrobimy sobie wyjątek, skoro dzisiaj był mecz Polska-Słowacja. Myślałem, że będzie to lepszy mecz naszych, ale no niestety, no przegrywamy 2-1 po bardzo słabej pierwszej połowie, gdzie celnego strzału nie oddaliśmy na bramkę, gdzie Szczęsny wpakował piłkę do własnej bramki w 18 minucie, później na początku drugiej Linetty wyrównał, ale Krychowiak dostał drugą żółtą kartkę, bo stępę zrobił na Słowaku i dostał drugą żółtą i nasi grali w dziesiątkę. No i Słowacy wykorzystali naszą piętę achillesową za czasów Paulo Sousy, czyli te fragmenty gry. No i Skriniar strzelił na 2-1. I to była ostatnia bramka w tym meczu. I po pierwszym meczu, no, nie możemy być zadowoleni. Sytuacja z awansem może być trudna. Bo to miał być mecz, który, no, miał dać nam, jakby to powiedzieć, jakieś matematyczne szanse, żeby awansować. Wytłumaczę wam. My byśmy wygrali ze Słowacją, byśmy mieli 3 punkty. Szwecja przegrywa z Hiszpanią. My przegrywamy z Hiszpanią w drugiej kolejce. Szwedzi wygrywają z Słowacją, oni mieliby też 3 punkty. My wygrywamy ze Szwecją, a awansujemy dalej. Ale no niestety nasi przegrali mecz. No druga połowa znacznie lepsza, ale no to nie było to. Bednarek w doliczonym czasie gry miał rewelacyjną, była patelnie tam 100% na 2-2, ale walnął obok bramki. Ja nie wiem, co on tam myślał, ale tak walić obok bramki, to jest naprawdę, ja nie wiem. Ja nie wiem, co ten Sousa, jak te taktyki wymyślał. Już widziałem po ostatnim sparingu z Islandią, że no to jest raczej euro w systemie takim. Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. 3 mecze i do domu. Zobaczymy, jak to będzie. Z tego co wiem, to chyba jest 19 mecz z Hiszpanią. Tak, 19-21 jest mecz z Hiszpanią. A 23 o 18 jest ostatni mecz ze Szwecją, czyli no, jeśli przegramy z Hiszpanią, a to jest bardzo prawdopodobne, to żegnamy się raczej z mistrzostwami Europy. A jeśli zrobi się cud i wygramy te 2 mecze, to nie wiem, co zrobię, ale liczymy na naszych. Dobra, w tym odcinku to już na tyle. Do zobaczenia i elo.